skrzynię z dokumentami ukryli gdzieś w lesie pomiędzy Karpnikami a Trzcińskiem na Dolnym Śląsku. Historia, którą dzisiaj opowiemy, wydarzyła się naprawdę, ale z różnych względów nie podam ani nazwisk, ani konkretnej daty. Koniec lat 90. Pewna grupa z Dolnego Śląska, która zajmuje się nie do końca legalnymi interesami, dowiaduje się, że granice przejechały właśnie dwa luksusowe samochody z Niemiec. Takie samochody to jest niezła gratka, dlatego postanawiają zaczaić się na nie i po prostu je przejąć. Rzeczywiście, dwa nowiutkie Mercedesy przejeżdżają przez granicę. Polacy jadą za nimi i są bardzo, bardzo zdziwieni, ponieważ te samochody nie jadą w kierunku hotelu, w kierunku miasta, tylko zmierzają prosto do lasu gdzieś w okolicach wsi Karpniki. Złodzieje czekają, tymczasem Niemcy w tych dwóch samochodach zniknęli w lesie. Czekają. Godzina, dwie. W końcu niemieckie auta wyjeżdżają zza drzew. Polacy zastępują im drogę, dochodzi do bójki. W samochodach jest jak na filmie o poszukiwaniach skarbów. 7 młodych, rosłych mężczyzn i jeden już stary, siwy, bardzo elegancki i bardzo dystyngowany. W wyniku bójki złodzieje po prostu zabierają te auta, jadą z nimi w miejsce, w których je zamierzają ukryć, otwierają bagażnik i nagle okazuje się, że w bagażniku, w każdym z tych samochodów leżą skrzynie. Złodzieje nie wiedzą, co zrobić z tym, co widzą w skrzyniach. Oczywiście nie ma tam złota, platyny, ani tego typu rzeczy. Są tam dokumenty. Oni kompletnie nie znają się na tego typu archiwach, w związku z tym jadą do Wrocławia, żeby pokazać je archiwiście, który współpracuje z nimi od wielu lat i który jest w stanie ocenić po prostu, ile to kosztuje, bo myślą o tym, żeby to po prostu natychmiast gdzieś spieniężyć. Ja wiem, niektórzy z Was teraz się uśmiechają i mówią, kolejna bajka o odkryciu skarbów, ale zaręczam, ta historia wydarzyła się naprawdę, a jej szczegóły znamy od archiwisty, który obejrzał to, co znajdowało się w tych skrzyniach. Były to dokumenty, przede wszystkim zdjęcia, albumy, na których znajdował się znak SS, należące prawdopodobnie do jednego oficera, który z całą pewnością brał udział w ataku na Polskę. Potem był w Belgii i we Francji. Data zdjęć i wspomnień kończy się na 1944 roku. A teraz zróbmy mały przeskok w czasie. Skrzynie, które złodzieje znaleźli w tych samochodach, zostały ukryte, jak wspomniałam, w okolicach Karpnik, gdzieś między Karpnikami a Trzcińskiem. To jest przepiękna okolica, dzisiaj nazywana Doliną Pałaców i Ogrodów. Dookoła wspaniałe rezydencje pruskiego króla i książąt, sporo lasów, łąk. Spokojna, piękna, cicha okolica. W 1945 roku, kiedy już skończyła się wojna, polskie władze zaczynają interesować się kilkoma Niemcami, którzy zostali na tamtym terenie. Szczególnie zainteresowany jest nimi niejaki Zięba, u którego pracuje syn jednego z tych Niemców. I ten syn o nazwisku Bauert przyznaje się pewnego dnia, że ojciec ma w domu broń. Zięba informuje o tym odpowiednie służby, czyli w tym wypadku milicję. Urząd Bezpieczeństwa rozpoczyna śledztwo i okazuje się, że ojciec młodego Bauerta działa w grupie 10 Niemców, nazwanej przez Polaków oczywiście od razu Werwolfem. Oni należeli kiedyś do Volkssturmu.
teraz ich przywódcą jest niejaki Ernst Francke, który w czasie II wojny światowej był oficerem, który brał, uwaga, udział w ataku na Polskę. Był w Belgii i we Francji. Niemcy Skarbnik pod dowództwem Frankego tworzą grupę, która współpracuje z podobnymi jednostkami w innych wsiach dookoła. Razem jest ich 100. Kiedy czują, że coś zaczyna się dziać, wszystko, co mają, a jest to spory magazyn, chowają do remizy w pobliżu Karpnik. Wyposażenie grupy to co najmniej 2 RKM-y, 1 automat, 48 sztuk granatów zaczepnych, 16 sztuk granatników typu Panzerfaust, 63 sztuki min, 50 kg materiałów wybuchowych, 500 sztuk amunicji, skrzynka dokumentów hitlerowskich. Na co liczy grupa Frankego? Jak wynika z dokumentacji Urzędu Bezpieczeństwa, no, na to, że będą mogli tu zostać i na to, że wybuchnie III wojna światowa. Ernest Francke nie pogodził się z wynikami wojny i ukrywając większą ilość broni, postanowił ją wykorzystać w odpowiednim czasie do walki z władzami polskimi. On i jego zaufani ludzie, którzy brali udział w ukryciu broni, liczyli na nową wojnę między mocarstwami zachodnimi a krajami socjalistycznymi. Kiedy Urząd Bezpieczeństwa zaczyna się nimi coraz bardziej interesować, pali im się pod nogami i postanawiają, że część magazynu amunicji i broni z remizy przeniosą w takie miejsce, w którym nikt nie będzie w stanie go znaleźć. Szukają las, łąka, może jakieś bunkry. W końcu postanawiają zakopać je w bardzo specyficznym miejscu, dokładnie między Karpnikami a Trzcińskiem. Urząd Bezpieczeństwa cały czas jest już na tropie tej niemieckiej grupy. Muszą się wykazać, pokazać, że śledzą i odnaleźli niemieckie podziemie. Także już w lutym 1946 roku udaje im się dotrzeć do miejsca, w którym ta grupa Ernsta Frankego ukryła ładunki wybuchowe, amunicję i broń. Co ciekawe, w dokumentacji Urzędu Bezpieczeństwa znajduje się informacja, że w tym magazynie, w tej skrytce, znajdowała się również spora skrzynia z jakimś archiwum. Z dokumentacji UB wynika, że została zakwestionowana, to znaczy, że została wpisana do rejestru, natomiast całkowicie ginie po niej ślad. Niemiecka banda zostaje schwytana, osądzona i wszyscy jej członkowie idą do więzienia. Oni dostają krótkie wyroki. Obejmie ich amnestia, w związku z tym nie wszyscy będą tyle siedzieli. Wychodzą z więzienia, trudno powiedzieć, co z nimi dzieje się dalej. Być może wielu z nich, niektórzy byli bardzo młodzi, mieli 16, 17 lat, żyje bardzo długo. I dlatego trzeba sobie zadać pytanie, zbyt dużo jest tu podobieństw. Czy ta sprawa z końca lat 90. i historia bandy z 46 roku mają ze sobą coś wspólnego? Miejsce ukrycia jest niemalże to samo. Czy to oznacza, że Urząd Bezpieczeństwa nie dotarł do całości magazynu, że znajdowały się tam jeszcze jakieś dokumenty? Czy były to pamiątki, które zakopał sobie prywatnie szef tej grupy, który przecież był w Warszawie w 1939 roku, brał udział w kampanii w Belgii, był we Francji? Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się rozwikłać tę zagadkę, ponieważ archiwum znalezione pod koniec lat 90., a właściwie skradzione przez złodziei niemieckiej ekipie, wyjechało z Polski i dawno go już tutaj nie ma. Trudno powiedzieć, co się z nim stało. Niemniej jednak Dolny Śląsk ma mnóstwo takich zagadek, które często znajdują potwierdzenie we właśnie odnajdowanych czy ujawnianych dokumentach, jak chociażby ten dotyczący Werwolfu zaraz po wojnie.